Witam cię, cześć. M jak Marcin, M jak Mazur. Mazur cię wita w tym nowym, pięknym dniu. Dzisiaj zaczynam od pomysłu. Wpadł mi pomysł, zobaczyłem najbardziej popularne imiona w Polsce. I wiesz, o czym sobie pomyślałem? Że być może zamiast literki M robić również inne literki. Co ty na to? Najbardziej popularne. I jak to wygląda? Przykładowo mamy literkę J u chłopaków. Czyli mamy Jakuba i Jana. Ale oraz mamy Julię wysoko. I czy nie zrobić tak, że powiedzmy tam 5-7 liter, nie mogę zrobić całego alfabetu, ale powiedzmy 5-7 liter zrobić właśnie z literką? Może to być fajny pomysł. Tak mi się wydaje. Coś innego. I zrobiłem sobie takie podsumowanie. Tutaj mamy chłopaków, tutaj mamy dziewczyny, no i okazało się, że literka A wygrywa. Później mamy J, w każdym razie wybrałem najlepsze, najbardziej znane imiona na litery, na początkowe litery A, M, J, F i Z. Chociaż Zuzia ma tylko, a Z, nie Zuzia, ale Z ma tylko dwie sztuki, ale za to jest, Zuzanna jest w ogóle na pierwszym miejscu, a Zofia jest na piątym, jeżeli chodzi o dziewczyny. Więc te ewentualnie wybieram. Postanowiłem, że dzisiaj będzie live o koszulkach. Powiem, jakie będą ceny. Przejrzę też również sklepy youtuberów, którzy mają. To są różne sklepy i dlaczego właśnie nie przystąpiłem do takiego sklepu, bo jest po prostu łatwiej. I dzisiaj zrobię takiego live'a. A i jeszcze jedna rzecz. Powiem również, ile będą kosztować przesyłki, paczkomaty. No to jest ten gabaryt. I ja płacę 11,28, więc na pewno nie może być niższa cena za przesyłkę. Być może jakby się dużo sprzedawało, ale to tego nie biorę pod uwagę. To też będzie dzisiaj wszystko ustalone i powiedziane. Jeden po Miłosza dzwoniła wychowawczyni, że gdzieś się przewrócił w szkole. Gdzieś coś tam kolano, nie wiem, czy zbite, coś z brodą, że go boli. Ale nie wiem, czy mocno, czy też nie. Natomiast pogoda jest dzisiaj słaba. O, i tak w ogóle to nie zdjąłem żadnej kurtki dzisiaj. Nie założyłem. Cześć. I po prostu jest zimno. A ten sweterek, on jest gruby, ale gdzieś tam prześwitujące. To są dziurki, dlatego mi wieje mocno tutaj. W szkole dostałeś taką? Ale jeszcze nie. No nie, więc żeby to zdjąć, czekaj, żeby... A to się pokruszy całe. No tak, chyba. No wiem. No właśnie, no widzisz. A co się stało? Nie, po prostu. Ej, ale są świetne te spodnie. Ej, no. Naprawdę. I tutaj jest jaki suwak fajny. One ile kosztują? Ty będziesz miał, takie drogie. Będziesz miał lepsze spodnie niż ja. Naprawdę. Tak, wszystkie. No i co, dobre chyba. One fajne. I się przejdzie do lustra. Muszę się najeść przed live'em, zaraz będzie live, a wiesz jaki? Będziemy ustalać, ja będę ustalać z widzami, a w zasadzie będziemy razem ustalać ceny koszulek. Tak, razem. Postanowiłem, że zrobię musi być niższa cena niż ta, która jest ogólnie na rynku. Zauważyłem, że dużo osób nie wie, jaki jest koszt produkcji koszulki, jak to wygląda i tak dalej. I postanowiłem, że weźmiemy z wielu sklepów youtuberskich, czyli youtuberzy, jak sprzedają swoje koszulki, weźmiemy z tych sklepów średnią cenę danej koszulki i zobaczymy, i wszystko złączymy i wtedy ustalimy cenę. I moja cena koszulki musi być niższa niż ta średnia właśnie sprzedawana przez innych. A może jeszcze niżej zrobimy? Live zakończony i teraz co? Razem z widzami przejrzałem sklepy youtuberów. Ponad 20 sklepów przejrzanych. Zrobiłem średnie ceny koszulek. Oczywiście musiałoby to być 100% bawełny i średnia ceny koszulki tak wygląda mniej więcej w sklepach.
a łączna cena 55 zł. I teraz co postanowiłem z widzami, razem z widzami. Obiecałem na live, że cena będzie na pewno niższa niż, okazało się, niż 55 zł. Ale zrobiliśmy inaczej. Razem wspólnie postanowiliśmy, że cena będzie 39 zł. 39 zł. Jest to najniższa cena na rynku, jeżeli chodzi o sklepy YouTube'owe. Najniższa cena. 39 zł jest to najniższa cena, jaką uzyskasz koszulka Promo Stars. Czyli ta, tutaj. Jest to jakby najdroższa, czy jedna z najdroższych marek z tych chińskich, bo to jest chińska, ja nie mówię, że to nie jest chińskie. To jest chińszczyzna. Ale z tych chińskich to są najlepsze. Te inne sklepy, nawet tutaj z widzami razem doszliśmy, bo jeden ze sklepów podaje, jakie to są koszulki. To są koszulki JHK i tam Sol. Ja te koszulki w fazach testów odrzuciłem. Dlatego, że się strasznie, dostałem czarną koszulkę i uprałem raz i się strasznie mechaciła. Mega. Natomiast powtórzę jeszcze raz. Moje koszulki są najtańsze na rynku. I mam nadzieję, że to pokazało, bo wcześniej dałem na Facebooku na Rodzinie Mazur informację, ile powinny kosztować koszulki. Ktoś tam chce 15 zł i tak dalej, bo sama koszulka kosztuje 10 zł. Nie. Mam najtańsze, będę sprzedawać najtańsze koszulki YouTuberów na rynku. I to będzie cena 39 zł. Nie, nie, nie. Wiesz, co zrobiłem? Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Marcin wziął i skasował. Rzuciłem film, nie spojrzałem. Teraz dopiero już było 10 po 6, czyli 20 minut do publikacji i zobaczyłem, że coś jest za krótki ten film. Okazało się, że ze strony technicznej po prostu program go nie zrobił do końca, bo jak jest mało miejsca na dysku, to właśnie nieraz pojawiają się takie błędy. I ja puściłem, sprawdziłem tylko początek i końca nie sprawdziłem. Rozumiesz to? Jeszcze wrzucałem na media społecznościowe takie zajawki, ale nie końcówki. I okazało, ale jeszcze byłoby wszystko ok, zdążyłbym. Gdybym nie zrobił błędu, którego ja nie robię. Mianowicie jak nagrywam, to mam dwie kopie. Jedną mam w komputerze, drugą mam na karcie. Mam na karcie, a ja wiesz co zrobiłem? W komputerze, bo nie miałem dysku, obrabiałem zdjęcia, skasowałem. I później mi się przypomniało, wszystko byłoby ok. Bo przegrałbym z karty i miałbym to samo. Tylko mi się przypomniało, że na karcie miałem mało miejsca na dysku i właśnie dwa czy trzy ujęcia skasowałem z tego dnia. Masakra. Milo, co kupiłeś? A dzisiaj jest dzień czekolady. Pokaż, co kupiłeś sobie. A miałeś czekoladę kupić? No to jest czekolada. Nie wiem, co tu się dzieje, ale mamy radiowóz policyjny, tutaj mamy policjanta. Czy jest jakaś akcja? A ludzie z kościoła wychodzą. Dobra, chyba coś jest, tak, dzisiaj? Tutaj idzie policjant i pewnie mnie zatrzyma. Okej. Okay. A nie, no bo jest ten, procesja. Chyba, nie wiem, dobra. Chłopaki, idźcie po koszyk. Po koszyk. Od razu zdaję. To jest drzewo. Ej, a po co ty bierzesz kapustę, jak nie potrzebuję? Wyjmij kapustę, nie potrzebujesz, ją na pomidorach położyłeś. Wybierz ładne. Ale będziesz to jadł, czy co? Po co kupujesz to? Ale będziesz to jadł. Ale będziesz to jadł. Pomidory? I marchewkę. Tak, marchewkę na pewno. I dmuchnij w środek.
samo. O. Troszkę te rękawiczki za małe są. Dobre. Dwa. Aż wyskoczyło. Jak my się z tym wyrobimy? No nie wiem. I co dostałeś? To mam, to mam. Wszystkie paczki otworzyliśmy za jednym ruchem. Ostatnio odwaliłem numer i nie było pozdrowień ani pierwszej trójki, więc nadrabiam zaległości z poprzedniego filmu. Capsule Official, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Linków nie będzie, ale o koszulkach generalnie tych nowych będę mówić i będę mówić o sklepie. Drozdu, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No są osoby takie, że po prostu im przeszkadzają, nie chcą pokazywać swojej prywatności, trzeba to zrozumieć. Osoby starsze, takie jak ja w moim wieku, po prostu inaczej na to patrzą i nie rozumieją tego, że świat się zmienia. Furiat, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Myślę w głowie, jak ma wyglądać. Ja w głowie już montuję swój film. Tak to wygląda. Furiat, pozdrawiam cię. Nie Pepsi, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że są osoby starsze. Znaczy, że są osoby, że są rodzice i ten pozwalają oglądać mój kanał, bo przynajmniej wiadomo, że u mnie nie ma patologii. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mefisa Luka, pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie. Paulina Szefler, Filip Zołowaty, za pierwszą trójkę bardzo serdecznie pozdrawiam. Eliza, koszulki będą po prostu różne. Na początek są takie rozmiarówki, później będą oczywiście większe. Ja też muszę sobie zrobić. Pozdrawiam cię serdecznie. Wiktoria Podsiadik, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Live'y zostawiam na te kilka dni, dlatego że i tak nie widziałem, żeby później to oglądał ktoś za bardzo, więc likwiduję. Paweł, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Myślę o tym, żeby show na przykład zacząć z bratem, żeby włączyć swojego brata i babcie, również babcie. Filip Zezowaty, pierwsza trójka, jesteś ponownie. Witam cię, pozdrawiam cię serdecznie. Separator, pozdrawiam cię również. I domin.pl, również się pozdrawiam za to, że byłeś w pierwszej trójce. Trzymaj się, cześć, jutro też się widzimy. Hej!